Nie SPR Tarnów, a SPR PWSZ Tarnów. Tak brzmi poprawna nazwa pierwszoligowego zespołu piłki ręcznej w Tarnowie. Szczypiorniści grający na zapleczu Superligi zawarli porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Dzięki temu tarnowscy szczypiorniści swoje ligowe mecze rozgrywać będą na hali PWSZ. Jednocześnie będą tam też mogli trenować. Przypomnijmy również, że na ławkę trenerską SPR-u PWSZ Tarnów powraca świetny tarnowski trener Ryszard Skutnik. Ostatnio prowadził zespół Azoty Puławy, który w minionym sezonie obronił miejsce na podium Superligi, ulegając w ligowej tabeli jedynie Orlen Wiśle Płock i Viveta Auron Kielce. Tarnowscy szczypiorniści rozpoczną treningi 18 lipca.